Cześć kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak można zrobić kwiaty na przykład ze starej koszuli jeansowej. Ja wycięłam sobie kwiaty wykrojnikami. Polecam wycinać maksymalnie dwie grubości, bo jak włożyłam więcej, to niestety się ciężko wycinało. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze klej i jakiś pędzel do rozsmarowania kleju, coś do formowania kwiatów. Ja tam miałam jajko ze styropianu i takie pokrywki z jogurtów, takich z niespodziankami dla dzieci. Oczywiście klej na gorąco, dłutko, gąbkę, nożyczki też, bo czasami te płatki się posklejają później i jak już się uformują i wyschną, to można porozcinać je sobie delikatnie. Ja na początek, widzicie, smaruję sobie dość dużo klejem. Ten klej wysycha oczywiście na przezroczysto, więc nie martwię się, że zostaną mi jakieś białe ślady. Im więcej kleju, tym bardziej sztywne będą kwiatki. Posmarowane płatki klejem zaczynam formować. Nakładam sobie taki kwiatek na jajko ze styropianu i przytrzymuję szpilką, tak żeby mi się to nie rozjeżdżało. I formuję sobie płatki. Zaginam sobie do góry w dowolny sposób. I jak już uformuję na tym jajku ze styropianu, to przekładam na takie moje plastikowe wieczka od jogurtów. I tak czekam, aż całkowicie wyschną. Tak, aż klej zrobi się przezroczysty. Ok, płatki już wyschły i mogę zająć się sklejaniem po prostu ich. Wykorzystuję do tego klej na gorąco i mój nowy pistolet, mój nowy nabytek, pistolet do kleju z regulacją temperatury. Używam go tak naprawdę tutaj przy tych kwiatkach pierwszy raz. Za jakiś czas będę mogła Wam powiedzieć coś więcej o nim, ale jak na razie jestem bardzo zadowolona. Jak widzicie, formuję sobie kwiatki na gąbce i przyklejam na zmianę, tak żeby wyszły takie fajne kwiatki 3D. Robię sobie jeszcze dziurkę nożyczkami. Oczywiście możecie ją zrobić dłutkiem, na pewno będzie wygodniej. I tu jeszcze pod ćwieka doklejam sobie taką
koronkę, znaczy to nawet nie jest koronka, to jest taka tiulowa falbanka na gumce. I powiem Wam, że ten klej ustawiony go w tej chwili na 160 stopni, jak przy poprzednim pistolecie na pewno bym się oparzyła, tak tutaj jak doklejam sobie tą koronkę, to w paluchy się nie parzę po prostu. I teraz wkładam sobie ćwieka i zaciskam z tyłu te skrzydełka, tak żeby dobrze się trzymało. Okej, kwiatki gotowe. Tutaj do tych pierwszych wykorzystałam właśnie taką koronkę, jak Wam mówiłam, w takich dużych arkuszach. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten mój sposób Wam się spodobał i skorzystacie z niego. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.